this year, both of these campaigns played so hard, spent so much money, the most money of any state, for lots of reasons, primarily because it is so big and it is so diverse geographically, and it's expensive. Tak więc wczoraj przyjechaliśmy do Miami, zameldowaliśmy się w hotelu o nazwie Freehand, jest bardzo hipsterski i mieliśmy wczoraj przyjemność oglądać finał wyborów w Stanach Zjednoczonych, Hillary Clinton kontra Donald Trump. Jak kładłem się o godzinie 1:30, to sprawa była jeszcze nierozstrzygniona, czy nierozstrzygnięta raczej, i dzisiaj rano wstałem. No i prezydentem Stanów Zjednoczonych będzie Donald Trump. Co więcej, jak patrzyliśmy, to okazuje się, że gdyby głosowali tak jak u nas, to Hillary zdobyła więcej głosów, ale ze względu na ich system, niestety, wygrywa Trump. Czyżby to było jak w Budapeszcie, gdzie można podejść do zwierzaczka? Chyba tak. Gigantyczna, rogata jaszczurka. Ale jest niebezpieczna. To mój palec. You want to touch Missy? She's really soft. I promise you'll fall in love with her. Oh my god. That's see? Cute. She fell in love with her. Yeah. Well, awesome. Amazing. Thank you. Jesteśmy teraz w dzielnicy Wynnewood, czyli dzielnicy, która kiedyś była niezbyt przyjemna, lekko mówiąc. A w którymś momencie jeden biznesmen kupił prawie że całą, poinwestował i zamienił dzielnicę w dzielnicę artystów. I teraz wiele ścian jest ozdobionych graffiti, a my obecnie jesteśmy w galerii sztuki takiej. Thank you.
dotarliśmy do końca naszego wyjazdu. Jest to ostatni dzień. Za 2 godziny musimy udać się na lotnisko. Jemy sobie w knajpce o nazwie Taco Rico. Znowu meksykańskie i znowu dobre. Także moja niechęć do meksykańskiego zakończyła się wraz z wyjazdem do Miami, gdzie naprawdę to polubiłem. No i co? I smutno nam, że wracamy do zimnej Polski, niestety. Ale przynajmniej wracamy wypoczęci, opaleni, no i zadowoleni.